Halo, witam was moi kochani bardzo serdecznie. Jestem Marcin Smowy, jesteście Meo, to jest Reksio i czarodzieje. Jest to ostatni odcinek, więc moi drodzy, tutaj na górze pojawia się ankieta i bardzo proszę ją wypełnić. Można dodać własną opcję, co ma zostać nagrane. Ale bardzo bym prosił, żeby nie pojawiły się takie rzeczy jak na przykład GTA 5, bo ja nie mam GTA 5. Mam opcje takie, że bardzo bym chciał nagrać, na przykład Wiedźmina drugiego, teraz albo za następną serię, zobaczymy. Może być Gothic 2. Co jeszcze może być? Moglibyśmy niby nagrać Deponię, o, to jest też jakiś plan. Nie wierzę, nie wierzę, 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 dobra. Nie, nie, nie pamiętam co dalej, będzie na górze, możecie dodać własną opcję. Czy będę skłonny ją przyjąć? Zobaczymy. Więc zapraszam do ankietowania. A my jesteśmy, moi drodzy, w Reksiu w ostatnim odcinku. W poprzednim odcinku przybyliśmy na Radę Śledczą. Wskazaliśmy winnego. Winnym, czyli tym, który tak potwornie mąci, jest Barandal w Biały. Który uciekł do jakiegoś dziwnego miejsca, w którym właśnie jesteśmy. Mamy tutaj trzy drzwi. Każde pokazuje to samo miejsce o innej godzinie. Różnią się trzema godzinami. Jest trzecia po południu, jest szósta po południu, czyli tak już bardziej pod wieczór. Jest dziewiąta w nocy. Wystawialiśmy szuflady, podlewaliśmy grzyba i jeżeli chcecie zobaczyć, zapraszam do poprzedniego odcinka. Oraz to mogę jeszcze raz pokazać, pojawiły się. Nie ma miejsca! Nie ma miejsca, nie ma miejsca, nie ma miejsca. Pojawili się Hrynkiewicz, Brosz i Lula. Czyli twórcy gry, ojcowie Reksia, można powiedzieć. Znaczy, ojcem Reksia jest pan Marszałek. Jeżeli dobrze pamiętam, Lechosław Marszałek. Imiona na sław zawsze na propsie. Ale to są ojcowie gry. I którzy w tym momencie zajmują się tworzeniem gier mobilnych w firmie Very Nice Studio. Dobra, ale my już ustawiliśmy sobie tą drogę, urośliśmy grzyba, pojawił się pan Stonoga. A i wtedy takich nawiązań nie było, z tego co pamiętam. Więc nie doszukujcie się. Jeśli chcesz urosnąć i dosięgnąć kluczyk, będziesz musiał odgadnąć trzy niezwykle trudne zagadki. Jest to oczywiście nawiązanie do Stonogi z Alicji w Krainie Czarów, gdzie Stonoga powiedziała Alicji tam o tym grzybie, tam, że to z jednej strony grzyba jak się zeźre, to się urośnie, a z drugiej strony jak się zeźre, to się zmaleje. Jeżeli dobrze pamiętam, Alicję w Krainie Czarów oglądałem na raty w dzieciństwie tylko chyba raz, więc... Ale kto by tej historii nie znał? Dobra, musimy, żeby urosnąć i zabrać klucz, musimy odpowiedzieć na zagadki, które są fajne. Poproszę o pierwszą zagadkę. Co to jest? Rano chodzi na czterech nogach, po południu chodzi na czterech nogach, wieczorem chodzi na czterech nogach, a także miauczy i pije mleczko. No to klops. Jest to nawiązanie do zagadki Sfinksa. Jak ktoś kojarzy króla Edypa, znaczy nie króla Edypa, mit o rodzie Labdakidów, czyli poprzednią część przed królem Edypem. Tam Sfinks zadawał podobną zagadkę, tylko on pytał, co rano chodzi na czterech nogach, co po południu łazi na dwóch nogach, a co wieczorem pełza na trzech nogach. Czy chodzi na trzech nogach. Odpowiedzią był człowiek. A tutaj było rano chodzi na czterech, po południu na czterech, wieczorem na czterech, a także miałcze i pije mleczko. Powiedz, że kot, powiedz, że pies, powiedz, że krowa, powiedz, że dwie kaczki, powiedz, że kaszalot. Ej. Powiedz, że dwie kaczki. No wiecie, no łazi na czterech nogach, no jedna kaczka ma dwie nogi, czyli no muszą być dwie kaczki. Tu jest logika.
Z mlekiem no, chyba się robi paszę dla kaczek z dodatkiem mleka. Nie wiem, nie mam farmy. Mieszkam wokół farm, ale nie mam własnej farmy. Powiedz, że kot. Hał, hał. Dobrze. Nic z tego nie rozumiem. Boś głupi. Poproś o drugą zagadkę. Hał, hał. Co to jest? Rano chodzi na dwóch nogach, po południu chodzi na dwóch nogach, a wieczorem gdacze i wysiaduje jajka. No i co jeszcze? Powiedz, że kaczka. Powiedz, że pies. Kaczka nie gdacze, pies nie chodzi na dwóch nogach. Powiedz, że kura. Dobrze. O, psia moc. Mogłem w sumie przejechać wszystkie odpowiedzi. Poproś o trzecią zagadkę. Hał, 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 hał. Co to jest? Rano chodzi na stu nogach, po południu chodzi na stu nogach, wieczorem chodzi na stu nogach i ma sto nóg. O matko! Ale to ciężkie. Powiedz, że kura. Powiedz, że sto noga. Powiedz, że pies. Powiedz, że stubia. Stubia, stubia nawet nie ma jednej nogi. Powiedz, że studentka. To ma nawet troszeczkę sensu. Ale tylko troszeczkę. Powiedz, że sto noga. Dobrze. No, zaskoczyłeś mnie swoją wiedzą i błyskotliwością. Proszę, oto kawałek grzybka. Jak go zjesz, to urośniesz i dosięgniesz kluczyka. Ty, trudne były te zagadki, prawda? No, moja rola dobiegła końca. Znikam. Reksio zjadł kawałek magicznego grzybka i poczuł, że rośnie. Reksio zjadł ciasteczko i poczuł, że maleje. I patrzcie, zniknęło i ciasteczko, i klucz. I klucz mamy przy sobie. A skoro mamy klucz, to możemy pójść tutaj. Swoją drogą, tutaj jest drogowskaz, którego wam nie pokażę niestety, bo zasłania go kamera, ale no... Takie drogowskazy widzieliśmy już wcześniej, to jest po prostu ten sam, tylko troszeczkę większy. A poza tym jest identyczny. Użyjmy klucza, otwórzmy królika i niech nam pokaże drogę. Reksio przekręcił kluczyk i po chwili biały królik był wolny. Moja zemsta będzie słodka. Chodźcie za mną. Trzeba patrzeć, gdzie on wyłazi. Wyraz tędy, jest tutaj. Już niebawem. Prawo czy lewo? Prawo. Trzeba patrzeć, bo jak pójdziemy w złą stronę, to nas wywali zupełnie gdzie indziej. To jest połączenie... to nie jest połączenie. No chociaż w sumie tak, połączenie rozwiązania z początku gry z jajem śmierdzi, z drugiej części. Czyli mamy labirynt oraz prowadzi nas królik. Teraz lewo. Już niebawem! Prawo. Prawo. Znowu prawo. Znowu prawo. Znowu już prawo. Niebawem! Prawo. Lewo. Lewo. Z przysłowiowymi duszami na ramieniu Reksio i Kretes wkroczyli do tajemniczej komnaty. Jeszcze minutkę, niż szkatułka się otworzy i to, co jest w środku, będzie moje! Tylko moje! A wtedy to ja będę królem wszechświata! Ależ ty jesteś uparty, Reksio! Broń się! Reksio sięgnął po różdżkę. Bitch, please. Oczywiście czarodziej będzie z nami walczył w takiej formie. A nie chcę! Przegrałem! Przegrałem z Reksiem! I przegrałeś z Kretesem! W jakimś sensie, oczywiście. Jeden rzut oka wystarczył, by zrozumieć, że to właśnie stojąca w pomieszczeniu maszyna wysysa magię z krainy czarów. Musimy ją jakoś zniszczyć. Ta część. Ta ręczna studnia. Dobra. Tutaj mamy kostkę. Znaczy, szkatułkę. Jest nasz pokonany czarodziej. On musi się zmienić w te... Znaczy,
musiał się zmienić w tego nietoperza, gdyż no... Sam czarodziej by się... Większość tych czarodziei by się nie zmieściła w kadrze. Mam troszeczkę za dużego sprite'a. A tak no to proszę, można użyć jednego wyglądu nietoperza dla każdego czarodzieja. Jaka prostota i łatwość. Dobra, musimy to zniszczyć. To może naciśnijmy na to kółko, które się tak świeci. Ten otwór sięga do samego wnętrza tego diabelstwa. Reksio wyciągnął swoją różdżkę i po chwili wahania wcisnął ją w otwór. Twoja różdżka! Maszyna zamigotała, zabrzęczała i rozpadła się na milion części. No, prawie milion. A zgromadzona w niej magia uleciała i powróciła do krainy czarów. Zaś ten, który tak potwornie mąci, znalazł się w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu. Nie chciałbym być w tym samym czasie i miejscu, co on. Dobrze, nie ma nic. Zniszczyliśmy wszystko, całą maszynę. Nie mamy już dokąd wracać, mamy już tylko szkatułkę. Reksio przyjrzał się szkatule. Żłobienia na jej wieku wydawały się podejrzanie znajome. Przypominały kształt jego własnej łapy. Reksio przyłożył łapę do wieka szkatuły. Pasowała idealnie. To nie jest zbieg okoliczności! Wewnątrz szkatuły znajdował się zwój papieru i zaginiona niebieska kość. Niebieska kość, dzięki której... Możemy wrócić do domu! Dobra, mamy list oraz kość. To wygląda na jakiś list. Tylko co to za dziwny alfabet? Okej, listu nie przeczytamy, ale mamy kość, której za chwilę użyjemy przy okazji. Ta szkatułka, to, że pasuje do ręki Reksia, dowiemy się, dlaczego tak jest w następnej części. Jest to mały easter egg i on jest dość schowany, ale... Znaczy dość schowany, no nie jest taki oczywisty, ale... Jest i... Za jedną, dwie serie zobaczymy go. A w tym momencie użyjmy niebieskiej kości. Nie zastanawiając się długo, Reksio połknął niebieską kość. Patrz, Reksiu, róg ekranu zawinął się. Narożnik się zajął. I wychodzimy. Ura, Juśku, a co to? To chyba koniec. I to faktycznie był koniec. Wystarczyło jeszcze tylko... Zamknąć książkę. Kogucie, zamknij książkę. Tak, oczywiście! Reksiu, kretesie, wróciliście! Dobrze cię widzieć, ty mój stary kapłonie! Ho, 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 ho! Tyle szczęścia naraz! No, chłopaki, budujcie mi z powrotem wajchadłowiec! Wracam na kuram do mojej molli! Mój makaron pewnie już wykipiał! Tak więc wszystko skończyło się dobrze. Analizy końcowe. Magiczna moc uwolniona z machiny tego, który tak potwornie mącił, powróciła do krainy czarów. Prosz Lula. On sam zresztą też powrócił, ale w nowej, magicznie odmienionej formie. Co muzykę odpowiadał Brosz, proszę bardzo. Mistrz akordeonu. A Reksio został mianowany honorowym 8. czarodziejem. Wszyscy bardzo się cieszyli. Oczywiście wszyscy kurami byli wcześniej. A kim innym? Nie ucierpiał żaden ptak Dodo. Bo ptaki Dodo nie istnieją tak już w sobie. Zaś Reksio i Kretes powrócili do domu. Już mogło się postronnemu widzowi wydawać, że nareszcie dzielny pies Reksio będzie mógł udać się na zasłużony odpoczynek, kiedy...
Nie jest dobrze. Tekst Hrynkiewicza. Ten list, go znaleźliście. Herbaty. Odczytałem go. To list z dalekiej przeszłości. Zawiera schemat budowy wehikułu czasu. Musimy natychmiast wziąć się do roboty. Los wszechświata jest w naszych rękach. No nie wierzę. Moli mi tego nie daruje. Co znajdowało się w tajemniczym liście? Czy Reksio i Kretes wyruszą w podróż w przeszłość? Czy Kretes uratuje swój makaron? Tego dowiecie się z czwartej części przygód Reksia. Reksio i wehikuł czasu. Kto by się tego spodziewał? Przy okazji to nie jest koniec, jeszcze chwileczka. Mogę w tym momencie troszeczkę pomówić. No, jak się podobało? Znaczy nie, to tego przejdziemy za chwilę. Teraz będę mógł przejść... Makaron! 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 Nie mogę już przecież. Ile można czekać na ten makaron? Skandal. Skandal, Kretesie. Skandal, a ponadto wstyd. Za co dają w telewizorze? Reklamy dają. Ble. O! Nasza oferta. Ej, to znam. To my tam gdzieś jesteśmy w środku, nie? W tym drugim chyba też. W tym drugim jesteśmy, tak. To jest całkiem niezłe. Wszystkie są świetne. Ładnie te pudełka tak ułożone, ładnie są tak. Na tym ekranie. Równo są ułożone. Takie odstępy mają, równe takie. Ten dialog. Ktoś się szybko przewija, człowiek się przyjrzeć nie może. To jest super. Chyba kupię. Matura 2004. O, ja w to grałem, naprawdę niezłe. Ciekawe, czy taka reklama na kogoś działa, taka co leci na koniec. Na mnie działa. Na mnie też działa. No ja kupiłem na już... Na mnie bardziej. Podczas tej rozmowy ja kupiłem już 3. Na mnie bardziej, bo ja mam po trzy z każdego. To są w ogóle wszystko dosyć fajne programy. No nie, no w sumie... Czego sobie taka... Tych tutaj nie nagram, bo to nie są w sumie gry. Właśnie bardzo fajnie to wygląda. No, w sumie jak musi być już, no to... to... Z dwojga złego lepiej. Ale taki cały... To są takie placy zabaw. Skrawnie zmontowane. No i ten podkład, to tło takie to ładne jest pod tym. No. To jest ładne. Jest w sepi trochę tak raczej. No dobra, gdzie ten makaron? Tak, to jest już koniec. A. Tak. Nachalną reklamą. Straszne. Niekoniecznie, reklama jest dźwignią handlu. No dobra, a kto w końcu był tym złym? No ja z Rafałkiem. Wiedziałem. A teraz to ja mam pytanie. Czy ktoś mi może w końcu wytłumaczyć, kto porwał tego biednego Reksia i umieścił w pułapce? Jak to kto? Ja. Reżyser. Oż cholera. Dobra. Niech będzie ten... Nieważne, przechodzimy na... To, o, jesteśmy. No i jak się podobał Reksio? Przy okazji, wydaje mi się, że znowu tutaj puszczę tą samą ankietę. Jeżeli nie tą samą, no to drugą i... Nie wiem. Zobaczymy. Moi drodzy, jak wam się podobała gra? Za... 2 dni, bo jutro mamy Senran Kagure, która też niedługo się kończy, po której poleci X-kom, bo była prośba. Ja spełniam prośby. Więc nie wahajcie się prosić. Jutro poleci Senran Kagura, jak Senran Kagura się skończy, będzie X-kom, a pojutrze polecimy z grom, która wygra w ankiecie, więc do głosowania. Zapraszam. Ja byłem Marcisław, wy byliście wy. To była część trzecia Reksia pod tytułem Czarodzieje. Jak wam się podobała? Napiszcie w komentarzach. No i co? Gry polskie, nawet przygodówki są dobre. Znaczy, przygodówek troszeczkę dobrych mamy. Jest na przykład Teen Agent. I... Na ten moment nie potrafię sobie za dużo przypomnieć. Ale są. Są. Ja byłem Marcisław, byliście wy. To był Reksio. Do zobaczenia jutro w Senran Kagurze. Zapraszam do oglądania, bo troszeczkę cierpi na oglądalności za to, że jest już 73 odcinki? Jakoś tak. A pojutrze zobaczymy, jaka gra poleci. Macie na górze ankietę. Jak nie teraz, to w sumie teraz chyba też możecie sobie odpalić ją. Wy wchodzicie tam na górę w i macie ankietę. Głosujecie. Do zobaczenia i siema, kochane dzieci Boże.